Widzi pan, z zakupu wracam. Więcej. Ja mam 1500 emerytury. I na co mi to starcza? Trzynastki są, czternastki. A uważa z moich pani, pieniędzy. Tusk wejdzie, pomoże. A dlaczego tu? Zabierze wszystko to i z... Rząd do wymiany całkowicie. Ale dlaczego do wymiany? Bo jest do niczego. Trzynastki są, czternastki. A uważa z moich pani, pieniędzy, że... proszę pana. Czyli rząd nie ma swoich pieniędzy? Nie. To są moje podatki zabrane. I ludzi, zrobią ludzi balona. Uważa pani, że jak Tusk wejdzie, pomoże? A dlaczego Tusk? Zabierze wszystko to i zrobi tak, jak było sprzed... Do tej pory, jakby był, to by Polska już była sprzedana i lasy by były sprzedane i wszystko. A uważa pani, że lasy są? Ja mieszkam na wsi. Właśnie Kaczyński mówił, że nie będzie lasu, jak Tusk... Ja mieszkam, proszę pana, nie będzie grzybów, nie... i lasu nie ma w ogóle, wszystko jest wycięte. Kto wyciął? Kto to zabił? No kto? Krzyszka! 800 plus, komu dawać, komu nie? Nikomu, zabrać wszystkim do roboty. Dawniej jak pracownik nie pracował, no nie? Tak. To płacił karę. A teraz, wie pan co, kiedyś chciałam nająć pracownika do koszenia. Tak. Jak wie pan, ile mi, zaklepałabym, ile mi powiedział za godzinę? Ile? 100 zł. Gdyby państwo nie rozdawało pieniędzy za darmo każdemu... No bo dzisiaj nagrywam na przykład panią, pracowała 40 lat, pracowała, ma 1800, no to... A ja mam 1500 emerytury. Nie, 1500, tak, ma trójkę dzieci, ma więcej. Ja mam 1500 emerytury. I na co mi to starcza? Ile czasu? 1500. 1500. Jak przeżyć za 1500 w tych czasach? No, źle. I sama pani jest, czy jak? Widzi pan, z zakupu wracam. Pusta ta. No, mam coś? No, to jak pani funkcjonuje? Kiepsko. Skromnie po prostu, tak? Jakby nie rodzina, dzieci, to by zdechła z głodu. Rząd całkowicie jest do wymiany. Kaczyński jak sobie radzi? Kaczyński to ma emeryturę, którą nie pracował, nie wypracował nigdy. Tak. I powinien odejść z rządu. To nie jest człowiek do rządzenia. Czy już emerytura? Potem niech się zajmie swoim. A Morawiecki jak sobie radzi? Ja mówię, cały rząd jest do wymiany, całkowicie. Całkowicie. Ja... Czy tak powiem, panią zniesmaczył, że tak powiem? Co najbardziej zawinił? No wszystko, proszę pana, no niech pan... Czy 13 emerytura panu pomogła, 14, do internetu nagrywam. Pomogło coś panu, czy nic? Jak panu no się... jakże nie pomogło. Zawsze. A jak pan sobie radzi z drożyzną? No, jak drożyzna, trzeba płacić i już, no bo co... Jak... Zauważył pan, że jest drożyzna? Co najbardziej? Zauważone. Co najbardziej zdrożało? No żywność poleciała do góry, a w ogóle wszystko. I wystarcza panu, jak to wygląda? Musi pan oszczędzać? No, jeszcze trzeba oszczędzać. Na czym pan oszczędza? No... W zasadzie na budowlanych rzeczach, na tych, co się je. Budowlanych? A na jedzeniu jakimś takim, no nie wiem, na czym można? Na światło, gaz, woda? No światło, gaz też trzeba płacić. Ile przyjdzie, to się zapłaca.